Dzień dobry Państwu. Czwartek, 27 sierpnia, 240 dzień roku. Adam Rak, witam serdecznie w programie Co Nowego u Złotego. Patrzymy oczywiście w pierwszej kolejności w stronę kalendarza makroekonomicznego. Ten dostępny niezmiennie na stronie www.comparik.pl. I cóż widzimy w kalendarzu makroekonomicznym? Na sam początek w oczy zrzuca się oczywiście Australia, nowe prywatne nakłady inwestycyjne, raport, który być może nie interesuje wielu, raport, który został zauważony przez wielu, mówię tutaj o tej pozytywnej niespodziance, minus 5,9% wobec oczekiwań na poziomie minus 8,4%. Głos zabrał również pan Suzuki, członek zarządu Banku Japonii, natomiast zdecydowanie ciekawiej, zdecydowanie bardziej interesująco robić się będzie już w trakcie sesji amerykańskiej, ale zanim jeszcze to, sesja europejska przed nami, drodzy Państwo, i tak naprawdę kilka interesujących raportów, chociaż nie będą to raporty z całą pewnością przełomowe. Już o godzinie 10 poznaliśmy raport chociażby dotyczący kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych w strefie euro. Poznaliśmy również raport dotyczący podaży pieniądza M3, więc doskonale Państwo wiedzą, o czym mówię. Dane opublikowały również gospodarki Włoch, a także Francji. My natomiast skupiać się będziemy przede wszystkim na sesji amerykańskiej. I nie dlatego, że tutaj jest zdecydowanie więcej raportów, nie dlatego, że te raporty też są zdecydowanie ważniejsze, zdecydowanie bardziej ciekawsze, ale to właśnie dzisiaj po południu rozpocznie się sympozjum w Jackson Hole. O tym sympozjum nieco więcej w kolejnym programie. To warto wiedzieć. My natomiast skupiamy się przede wszystkim na popołudniowym kalendarzu makroekonomicznym. I cóż tam widzimy? O godzinie 13 opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, która no cóż, w trakcie ostatniej sesji, w trakcie ostatniego dnia delikatnie zaskoczyła. O godzinie 14.30 raport produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych. Są to dane szacunkowe, dane za drugi kwartał i te dane z całą pewnością przykują uwagę wszystkich tych, którzy handlują na dolarze amerykańskim. Równolegle o godzinie 14.30, jak co czwartek, raport Initial Jobless Claims, czyli raport dotyczący zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych. O godzinie 14.30 również raport rachunku bieżącego w Kanadzie. My natomiast już myślami będziemy przy godzinie 15, a konkretnie o 15.10, bowiem to wówczas rozpocznie się przemówienie prezesa Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czyli Jerome Powella, i to będzie wydarzenie dnia, to powinno być wydarzenie dnia. Każdy właśnie na wypowiedź prezesa Fed czeka, również i my. Czy coś więcej, czy coś poza Jerome Powellem jeszcze w trakcie dzisiejszego dnia może nas ekscytować? Oczywiście godzina 16, indeks podpisanych umów kupna domów w Stanach Zjednoczonych, amerykański rynek mieszkaniowy również jest bardzo ważnym czynnikiem cenotwórczym, jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, więc tutaj też radziłbym zerknąć. Kwadrans po godzinie 5, przemówienie wiceprezesa Banku Kanady, pana McLemona. Natomiast dzień zakończy wypowiedź pana Lejna z Europejskiego Banku Centralnego i to tak naprawdę będzie wydarzenie kończące czwartkową sesję. Czwartkowa sesja całkiem interesująca. Czwartkowa sesja następuje po sesji środowej, jak zwykle, a w środę dowiedzieliśmy się całkiem konkretnych informacji, całkiem kontrowersyjnych informacji dotyczących ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Ta majowa decyzja nie tylko przyniosła nam obniżki stóp procentowych po raz trzeci w tym roku, nie tylko dzięki tej decyzji stopy procentowe są w tym momencie w Polsce na rekordowo niskich poziomach. Okazuje się bowiem, że w maju jeszcze 4 z 10 członków RPP głosowało, aż sześciu członków RPP głosowało za obniżką. Widać więc tutaj wciąż przewagę gołębi w składzie Rady Polityki Pieniężnej. Wybijają się natomiast z którymi już tak naprawdę się doskonale znamy, czyli pan Eugeniusz Gattner, pan Łukasz Hart, Kamil Zubelewicz, ale co ciekawe także Jerzy Kropiwnicki. Ci panowie zagłosowali przeciw obniżkom stóp procentowych w Polsce. No, tymi gołębiami pozostają od dawien dawna chociażby sam prezes
Narodowego Banku Polskiego, czyli pan Adam Glapiński, również przewodniczący Rady, więc tutaj doskonale widać, jak rozkładają się głosy i rzeczywiście widać, że tutaj RPP raczej szybko do normalizacji polityki pieniężnej, polityki monetarnej w Polsce nie powróci. Ale już dosyć o teorii, dosyć o polityce monetarnej. Spójrzmy sobie na wykresy. Będziemy korzystać oczywiście jak co dzień z platformy CTrader, dostępnej w ofercie brokera Purple Trading. Cóż widzimy na dolarze amerykańskim? Dolarze amerykańskim, który dzisiaj o poranku no nieco słabszy w tym momencie walczy tak naprawdę o palmę tego ostatniego miejsca z japońskim jenem, który traci względem amerykańskiego dolara 0,02%. Mocno zyskują natomiast waluty antypodów, dolar nowozelandzki, dolar australijski, tutaj wyraźnie w górę, kolejno 25, a także 0,28 względem USD. Polski złoty względem dolara amerykańskiego również się umacnia, natomiast już nie w takiej formie, nie w takim rozmiarze, nie w takich, w takim kształcie jak dolary australijskie czy nowozelandzkie. Mimo wszystko nadal pozostajemy mniej więcej po środku tego przedziału zmienności, z którym tak naprawdę mierzymy się już od dosyć dawna. 3,7240 zł to aktualna wycena USD/PLN i tak naprawdę tutaj się nic nie zmienia. Wciąż najważniejszym poziomem wsparcia pozostają okolice 3,69 zł. Najważniejszym poziomem oporu 3,77 zł, 3,7740. Zdecydowanie więcej o wykresie USD/PLN możemy powiedzieć z perspektywy wykresu 4-godzinowego. I tutaj już sytuacja nam się nieco klaruje, chociaż no nie do końca. Ważnym poziomem oporu będą okolice 3,7450. Ten poziom dwukrotnie testowany w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach podpowiada nam, że tutaj właśnie te okolice 3,75, 3,74, 90, 80 mogą stanowić rzeczywiście całkiem wyraźny opór na wykresie. Mimo wszystko tutaj warto wspomnieć chociażby o tym kanale wzrostowym, który powoli nam się tutaj klaruje, powoli go coraz wyraźnie widać, powoli być może będzie on służył do zajmowania długich pozycji na dolarze amerykańskim, który no w ostatnich dniach dosyć wyraźnie konsoliduje na dosyć niskich poziomach, więc tutaj wszyscy wieszczący kontynuację tego trendu, a trend rzeczywiście nadal utrzymuje się niedźwiedzi, mogą się tutaj przeliczyć. Część analityków dużych banków także liczy na delikatne odbicie, na delikatną korektę na wykresie dolara amerykańskiego, być może również w parze z polskim złotym. Jak ta sytuacja wygląda na euro/PLN? No tutaj już sytuacja nieco odmienna. Ta wczorajsza sesja na wykresie euro mocno prowzrostowa, mocno, bowiem przetestowaliśmy aż poziom 4,42 zł, 4,4240. Ten poziom nie był testowany tak naprawdę od sesji 6 sierpnia, więc jest to rzeczywiście znaczące wydarzenie. Mimo wszystko zatrzymaliśmy się, czy zamknęliśmy dzień, zakończyliśmy dzień wyraźnie poniżej tego poziomu. Kolejną czwartkową już sesję rozpoczynamy od delikatnych spadków. Mimo wszystko nadal tutaj z poziomu wykresu dziennego te poziomy, z którymi już się doskonale znamy, nadal obowiązują. 4,4240, te okolice będą chroniły nas przed dalszymi wzrostami, natomiast okolice 4,39 zł można traktować jako poziom wsparcia, chociaż warto też pamiętać o tym, że to wsparcie nie jest tak dokładne, nie jest tak kuloodporne, jak wsparcie w rejonie 4,3750. Schodząc już sobie na wykres 4-godzinowy, spójrzmy sobie na to, co dzieje się na wykresie intraday i widzimy, że również i euro delikatnie tutaj kształtuje nam, czy rysuje nam taki również kanał wzrostowy. Ten kanał możemy nawet sobie wyznaczyć i ten kanał jak do tej pory był całkiem dobrze respektowany przez cenę jeszcze w trakcie wczorajszego poranka. Mówiłem tutaj o tych głębokich korektach. Rzeczywiście po tej drugiej głębokiej korekcie nastąpił równie głęboki impuls. No i jak do tej pory ten kanał wzrostowy rzeczywiście radzi sobie nie z gorzej.
mimo wszystko dla wszystkich niecierpliwych, dla wszystkich poszukujących okazji do wejścia, czy to w krótką, czy to w długą pozycję, mam no niezbyt ciekawą informację, niezbyt dobrą informację. Jesteśmy tak naprawdę po środku przedziału zmienności, tak naprawdę próżno tutaj szukać jakichkolwiek poziomów, jakichkolwiek miejsc, w których moglibyśmy dołączyć do trendu. Raczej bym tutaj czekał na ostateczne wybicie, czy to w górę, czy też w dół. I dopiero po takim decydującym ruchu zdecydowałbym się na dołączenie do trendu. Spójrzmy sobie jeszcze na to, co dzieje się na franku szwajcarskim. I na franku szwajcarskim no, dzieje się, czy działo się w trakcie wczorajszej sesji całkiem sporo. Podobnie zresztą jak w przypadku euro, również i frank szwajcarski wyraźnie zyskiwał, również i frank szwajcarski przetestował nam poziom dosyć ważny, poziom 4,11 zł, poziom, który tutaj od dawien dawna nas broni przed dalszymi wzrostami, obronił nas również i wczoraj. Dzisiejsza sesja, podobnie jak w przypadku euro, rozpoczyna się od delikatnych spadków. Jesteśmy no, mniej więcej na poziomie 4,10 zł, 4,10, 50, więc tak naprawdę niewiele nam już brakuje do powrotu powyżej poziomu 4,11 zł. I o ile to nastąpi, wówczas również możemy mówić o całkiem intratnym miejscu do wejścia w długie pozycje, o całkiem intratnej sytuacji, bowiem również i na franku szwajcarskim rysuje nam się całkiem pokaźny, całkiem wyraźny kanał wzrostowy. Więc o ile tutaj gdzieś przetestujemy dolne ograniczenie tego kanału, o ile być może powrócimy powyżej poziomu 4,11 zł, wówczas kolejnym poziomem docelowym mogą być aż okolice 4,14 zł. A na sam koniec sprawdźmy sobie, co dzieje się na brytyjskim funcie, bo tam działo się wczoraj najwięcej, drodzy Państwo. Tam wczoraj działo się naprawdę sporo i tam doszło do wyraźnych wybić, tam doszło do wyraźnej zmiany sentymentu, do wyraźnej zmiany na wykresie, więc tutaj już ten kanał możemy sobie powoli usunąć. Jesteśmy wyraźnie powyżej tego poziomu oporu, z którym zmierzyliśmy się wczoraj, o którym wczoraj zresztą też mówiłem, oporu umiejscowionego w rejonie 4,9150. Ten poziom został wczoraj przetestowany, został wczoraj przebity, pokonany. Powoli na wykresie tworzy nam się kanał wzrostowy już na wykresie dziennym, więc to tylko i wyłącznie potwierdza tą presję prowzrostową na brytyjskim funcie. Schodząc już sobie na wykres 4-godzinowy, widzimy, że ponowny test okolicy 4,9150, być może nieco niżej 4,9050, również może tutaj stanowić całkiem intratną, całkiem atrakcyjną okazję do wejścia w długie pozycje. Założę się również, że tutaj siatka Fibonacciego także będzie bardzo pomocna, więc o ile tylko ktoś w Fibonacciego wierzy, o ile tylko poszukuje dodatkowych potwierdzeń no tej byczej presji, z którą wczoraj się spotkaliśmy, wówczas i Fibonacci również tutaj potwierdzi nam te okolice 4,90 zł, 4,50 zł, zniesienie 38,2 zł. Również może być całkiem intratnym miejscem do wejścia w długie pozycje. I szybkim rzutem oka na brytyjskiego funta kończę program Co Nowego u Złotego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę. Po niej to warto wiedzieć.